Otwieram pierwszą inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Odorkowie. Jest to pierwsza sesja ósmej kadencji samorządu terytorialnego. Witam serdecznie panie i panów radnych. Składam serdeczne gratulacje z racji uzyskania mandatu. Witam pana burmistrza. Również gratuluję wygrania wyborów w pierwszej turze. Witam pana sekretarza, pana skarbnika, pana mecenasa, panią rzecznik, naszych dwóch pracowników, a więc informatyka pana Michała Sasa i panią inspektor Skowrońską, która stanowi jednoosobowe biuro Rady Miejskiej. Zresztą jak ci wszyscy, którzy tutaj są nieco dłużej na tej sali, wiedzą, że to jednoosobowe biuro sprawuje nam się bardzo dobrze. Równie serdecznie witam wszystkich zaproszonych gości w osobach pana komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Pawła Malinowskiego, komendanta powiatowej Policji w Zgierzu pana Pawła Łuszczyka, komendanta naszego komisariatu Policji pana Cezarego Szczerbiaka. Jeszcze raz, bo nie... Przepraszam bardzo. Dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Odorkowie, pana Jarosława Jaczyńskiego. Prezesa zarządu Odorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, pana Grzegorza Stasiaka. I dyrektorów tego przedsiębiorstwa, pana Krzysztofa Szaciłowskiego i Tomasza Wydrzyńskiego. Witam również prezesa Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pana Piotra Piętkę. Ponadto witam również radnego powiatu zgierskiego, pana Dariusza, przepraszam, Dominika Gabrysiaka. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. I co byśmy stali się wszyscy pełnoprawnymi radnymi, przechodzimy do punktu drugiego, czyli do ślubowania radnych. Ja państwu odczytam rotę, na którą każdy z nas złoży zaprzysiężenie. Natomiast nasza najmłodsza koleżanka, bardzo proszę, odczyta listę i po każdej z tej liście państwo dopełnią ślubowania. Wypowiadając słowo przysięgam, można do tego dodać, tak mi dopomóż Bóg. Przepraszam, ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Bardzo proszę. Adamczewski Tomasz. Ślubuję. Andrzejczak Paweł. Ślubuję. Banasiak Piotr. Ślubuję. Eliasik Małgorzata. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kałużny Ryszard. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kłopocki Roman. Ślubuję. Kowalski Andrzej. Ślubuję. Kręcikowska Karolina. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Małysa Michał. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Michalak Magdalena. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Nolbrzeg Daria. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Laskota Dariusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Tomczak Grzegorz. Ślubuję. Witczak Kamil. Ślubuję. Zdziarski Kamil. Ślubuję. Dziękuję bardzo. W tym momencie dopełniam formalności, stwierdzając prawomocność obrad. Na 15 radnych jesteśmy obecni wszyscy. Czy ktoś z państwa ma propozycję co do porządku obrad, który został nam tutaj przedłożony przez
komisara wyborczego w Łodzi po porozumieniu z panem burmistrzem. Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do punktu 5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie. Zanim zajmiemy się tą kwestią, winniśmy wybrać komisję skrutacyjną. Proszę bardzo o kandydatury do tejże komisji. Zastrzegam, iż członkiem tej komisji nie może być osoba, która ubiega się o stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie. Bardzo proszę. Pan radny Plaskota. Zgłaszam kandydaturę pani radnej Monika Teriaś. Czy pani radna wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Pan radny Ziarski. Ja zgłaszam kandydaturę pana Tomasza Adamczewskiego. Czy pan radny Adamczewski wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Pani radna Małgosia Eliasik. Zgłaszam kandydaturę radnego Kamila. Czy Kamil? Dziękuję bardzo. Czy są inne kandydatury? Nie ma. Myślę, że skład trzyosobowy, jeśli chodzi o komisję skrutacyjną, jest wystarczający. W związku z powyższym musimy ustalić zasadę głosowania. Czy przegłosowujemy kandydatury pojedynczo, czy przegłosowujemy kandydatury wspólnie. Ponieważ są tylko trzy kandydatury, proponuję, abyśmy przegłosowali te kandydatury wspólnie. Nie widzę sprzeciwu, niemniej jednak ten sposób głosowania, czyli głosowania wspólnego, jesteśmy zobowiązani przegłosować. Kto z pań i panów radnych jest za tym, aby w skład komisji skrutacyjnej wchodziły następujące osoby? Pani Małgorzata Eliasik, pan Tomasz Adamczewski i pan Kamil Witczak. Proszę o oddanie głosu. Moment. Aha, pan Kamil nie ma możliwości technicznych, tak? Czy mógłby pan Michał ewentualnie zobaczyć, co się dzieje? Mamy do tego podejść, bo chodzi o w tym momencie o reasumpcję głosowania, z tym, że powody są czysto prozaiczne, bo techniczne. Jestem za. Aha, rozumiem. Czyli bez względu na to, co nam się tutaj wyświetliło, ponieważ mówię, no trzeba byłoby to w sposób formalny znowu głosować. Czyli w głosowaniu wzięło udział, czyli jeśli pan Kamil wyraża taką, tak, rozumiem, 15 radnych, wszyscy za tym, aby wyczytani przeze mnie radni wchodzili w skład komisji skrutacyjnej.
Oczywiście po zgłoszeniu kandydatur ogłosimy krótką przerwę, ponieważ będzie trzeba przygotować listy do głosowania. Natomiast mam taką uwagę do komisji skrutacyjnej. Kiedyś bywało tak, że komisja skrutacyjna po zebraniu głosów mogła opuścić tą salę. Niestety w myśl obowiązujących przepisów wszystko się odbywa na tej sali, czyli komisja z urną już przezroczystą dokonuje wszystkich czynności na tej sali, po czym przewodniczący tejże komisji, oczywiście państwo się sami zdecydują, kto będzie przewodniczącym komisji skrutacyjnej, ogłasza wyniki wyborów. I proszę bardzo o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie. Proszę bardzo, pan radny Michał Małysa. To znaczy w myśl ogólnych przepisów skład komisji. Przegłosowaliśmy. Rozumiem. Kto z pań i panów radnych jest za tym, aby w składzie komisji skrutacyjnej znalazły się następujące osoby? Pani Małgorzata Eliasik, pan Tomasz Adamczewski i pan Kamil Witczak. Proszę o oddanie głosu. Jest tak to, jak to tak działa, więc w związku z tym tak to przebiega. Tym razem wszyscy mieli dostęp do możliwości głosowania. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Wszyscy za akceptacją składu komisji, jaki wymieniłem na wstępie. Wracając do kwestii wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej, w myśl ogólnie przyjętych przepisów prosiłbym o przynajmniej krótkie uzasadnienie wyboru kolegi Kałużnego na przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie. Bardzo proszę. Zgłaszam kandydaturę pana Ryszarda Kałużnego na przewodniczącego Rady Miejskiej. Jest to osoba z wieloletnim doświadczeniem samorządowym, radny od kilku kadencji, przewodniczący komisji rewizyjnej, duża wiedza merytoryczna dotycząca samorządu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Aha, przepraszam. Pan radny Kałużny oczywiście wyraża zgodę. Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Pan radny Banasiak, bardzo proszę. Nie wiem, czy przez mikrofon, czy tutaj? Bo zgłosiłem, ale pan przewodniczący mi nic nie mówi. Dobrze, przez mikrofon. Proszę państwa, zgłaszam kandydaturę na przewodniczącego Rady Miejskiej, pana radnego Romana Kłopockiego. W krótkim uzasadnieniu, pan Roman Kłopocki, znana nam osoba, nauczyciel, magister historii, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor i wieloletni nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, szkoły podstawowej nr 2, gimnazjum nr 1 w Ozorkowie, w latach 91-98 dyrektor szkoły nr 2. Jeden z pierwszych dyrektorów chyba w województwie, który był wybrany w konkursie, po prostu taki był wtedy czas. Doświadczenie bardzo duże w pracy samorządu, ponieważ w latach 94-98 był członkiem zarządu miasta, w latach 98-2002 pełnił funkcję wiceburmistrza tutaj w naszym mieście, natomiast był przewodniczącym
Rady Miejskiej w latach 2006-2018. Także no tutaj doświadczenie samorządowe ogromne i myślę, że byłby doskonałym tutaj kandydatem na to stanowisko, na tą funkcję. Poza tym członek stowarzyszeń, między innymi stowarzyszeń sportowych, które krzewią po prostu kulturę fizyczną w naszym mieście, między innymi MKS Bzura Ozorków i UKS Bzura Ozorków. Na ostatnim zjeździe sprawozdawczo-wyborczym w związku z rocznicą tutaj 70. powstania klubu MKS Bzura, odznaczony złotą odznaką Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Tyle w uzasadnieniu. Dziękuję bardzo. Wyrażam zgodę. Czy są inne kandydatury, jeśli chodzi o przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie? Nie widzę, w związku z tym zamykamy listę i co by przygotować listy do głosowania. Jest to wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Jest jedynym głosowaniem tajnym i jedynym głosowaniem, gdzie o ważności decyduje większość kwalifikowana, ponieważ bezwzględna, ponieważ jest nas 15 osób. Jeśli wszystkie osoby wezmą udział w głosowaniu, jest to minimum 8 głosów, jakie musi zwycięzca osiągnąć. O właśnie. W związku z tym, o czym powiedziałem, że trzeba przygotować materiał do głosowania, ogłaszam 15-minutową przerwę. Proszę. Proszę.
Wznawiam obrady pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Ozorkowie. Jesteśmy w punkcie 5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie. Oddaję głos przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej, radnej Małgosi Eliasz. Bardzo proszę. Szanowni Państwo Radni, przeczytam teraz zasady głosowania w wyborze przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie, co najmniej dwóch kandydatów. Zgodnie z artykułem 19 ustępu 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej w Ozorkowie. Na karcie do głosowania znajdują się imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie, ujęte w kolejności alfabetycznej. Dokonując wyboru radny, stawia znak X w kratce przy nazwisku kandydata, na którego oddaje swój głos. Głos jest ważny, jeżeli radny postawi znak X w kratce obok nazwiska jednego z kandydatów. Postawienie więcej niż jednego znaku X w kratkach obok nazwisk lub niepostawienie znaku X na karcie do głosowania skutkuje nieważnością głosu. Wybór jest dokonany, jeżeli kandydat uzyska bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym te zasady wygłoszone przez panią przewodniczącą musimy przegłosować. Bardzo proszę, kto z panów radnych jest za przyjęciem zasad głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie przedstawionego przez przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu wziął udział 15 radnych. Wszyscy za przyjęciem zasad przedstawionych przez przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej. I w takim razie przystępujemy do głosowania.
Komisja skrutacyjna zakończyła pracę. Bardzo proszę przewodniczącą panią Małgosię Eliasik o odczytanie protokołu. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, protokół Komisji Skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozarkowie przeprowadzonych na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Ozarkowie odbytej w dniu 22 listopada 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ozarkowie, ulica Wigury 1. Komisja skrutacyjna w składzie Małgorzata Eliasik, przewodnicząca komisji, Tomasz Adamczewski, członek komisji, Kamil Witczak, członek komisji, wybrana na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Ozarkowie w dniu 22 listopada 2018 roku dla przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozarkowie, stwierdza, co następuje. Na ustawowy stan 15 radnych w sesji uczestniczy uprawnionych do głosowania 15 radnych. Głosowało 15 radnych. Oddano głosów 15, w tym głosów ważnych 15, głosów nieważnych 0. Zgłoszeni kandydaci na przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozarkowie otrzymali następującą liczbę głosów. Ryszard Kałużny 8 głosów, Roman Kłopocki 7 głosów. Komisja stwierdza, że Ryszard Kałużny został wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozarkowie w kadencji 2018-2023. Wybory, zasady funkcjonowania państwa demokratycznego, demokracja niesie z sobą zmiany. To są zmiany na skutek właśnie decyzji wyborców i jedni wygrywają, inni dostają mniej głosów, przegrywają. Tylko czy przegrywają? W przypadku pana Romana Kłopockiego chciałbym, panie Romanie, podziękować za trzy kadencje przewodniczenia Radzie Miasta, za wszystkie pańskie dotychczasowe osiągnięcia w działalności samorządu. Mam nadzieję, że nie poprzestanie pan tylko i wyłącznie na tym, że no ja zostałem przewodniczący, że nasza współpraca będzie układała się dalej, tak jak mniemam dotychczas, w miarę owocnie. Dziękuję jeszcze raz państwu za dokonanie wyboru. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący za miłe słowa. Jestem człowiekiem, który nie obraża się na rzeczywistość, także myślę, że nasze tutaj działanie, zresztą wszystkich państwa namawiam do tego, aby nie nastawiać się od początku na jakieś złe emocje, tym bardziej, że będziemy musieli znosić się tym razem nie 4, a 5 lat, a to jest dość długi okres czasu. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. Mili państwo, co by dopełnić formalność, a jest to tylko i wyłącznie formalność, zanim przekażę przewodniczenia obradom nowo wybranemu przewodniczącemu, dopełnijmy tą formalność, mianowicie jest to już tylko formalność, czyli uchwała numer 1, łamana przez 1, łamana przez 18 Rady Miejskiej w Ozarkowie z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozarkowie. Stwierdza się, że w kadencji 2018-2023 na przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozarkowie w głosowaniu tajnym wybrany został Ryszard Kałużny. I paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem niniejszej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Nie głosuje się? Myślałem, że się głosuje, także bardzo przepraszam. Myślałem, że tak jak każdą
uchwałę również się głosuje, bo w tym momencie, tak jak już powiedziałem, ta uchwała jest pewnego rodzaju formalnością, ponieważ najistotniejszy był wybór, który dokonany został w głosowaniu tajnym. Bardzo proszę, panie przewodniczący, o zajęcie swojego miejsca. Gratulacje. Szanowni Państwo, przed nami kolejny punkt porządku obrad, mianowicie wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczących Rady Miasta. Zanim tegoż wyboru dokonamy, powinniśmy wybrać komisję skrutacyjną. Z uwagi na to, że wcześniej wybieraliśmy komisję skrutacyjną, proponuję, ażeby ta, która dotychczas pracowała, pełniła swoje obowiązki również przy tych wyborach. Czy macie Państwo może jakieś inne propozycje w tym temacie? Konieczność z uwagi na to, że musi być słychać. Skoro nie ma takich propozycji, swoją propozycję odnośnie tego, ażeby komisja skrutacyjna pracowała w niezmienionym składzie, poddaję pod głosowanie. Nie potrzeba? Ok. W związku z powyższym, szanowni państwo, otwieram listę kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miasta Ozorkowa. Bardzo proszę. Zgłaszam kandydaturę pana Dariusza Plaskoty na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie. Pan Dariusz jest osobą z dużym doświadczeniem. Był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej poprzedniej kadencji. Jest osobą merytoryczną, posiadającą dużą wiedzę w zakresie funkcjonowania samorządu. Oraz zgłaszam kandydaturę pana Grzegorza Tomczaka na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie. Pan Grzegorz jest osobą z dużym doświadczeniem w zakresie administracji publicznej. Wieloletni komendant policji. Posiada dużą wiedzę dotyczącą miasta Ozorkowa. Czy panowie kandydaci, zgłoszeni panowie radni, zgłoszeni jako kandydaci, wyrażają zgodę? Pan Dariusz Plaskota? Pan Tomczak? Tak, wyrażam. Czy są jakieś inne kandydatury? Proszę. Ja powtórnie zgłaszam kandydaturę na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, pana Romana Kłopockiego. Uzasadnienie już po prostu przytoczyłem. No, ogromne doświadczenie w pracy samorządowej i myślę, że taka osoba byłaby dobrym kandydatem w pracach Prezydium Rady Miejskiej. Dziękuję. Dziękuję. Panie Romanie, czy pan zgłasza? Czy są inne kandydatury? Nie widzę, nie słyszę. W takim układzie zamykam listę kandydatów. Bardzo proszę przewodniczącą komisji skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania podczas wyboru wiceprzewodniczących. To jest tylko i wyłącznie trema i no wtopy, które zdarzają się w momencie, kiedy prowadzi się po raz pierwszy przed tak szanownym i wielkim zgromadzeniem. Szanowni państwo, ogłaszam 15 minut przerwy.
Szanowni Państwo, wznawiamy obrady po przerwie. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Małgorzatę Eliasiek, przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej, i odczytanie zasad głosowania. Szanowni Państwo, odczytam teraz zasady głosowania w wyborze wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ozarkowie, co najmniej dwóch kandydatów. Rada wybiera ze swojego grona dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej w Ozarkowie. Na karcie do głosowania znajdują się imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ozarkowie, ujęte w kolejności alfabetycznej. Dokonując wyboru, radny stawia znak X w kratce przy nazwisku kandydata, na którego oddaje swój głos. Głos jest ważny, jeżeli radny postawi znak X w kratce obok nazwiska dwóch kandydatów albo postawi znak X przy nazwisku jednego kandydata. Postawienie więcej niż dwóch znaków X w kratkach obok nazwisk lub niepostawienie żadnego znaku X na karcie do głosowania skutkuje nieważnością głosu. Rada dokonuje wyboru wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania, ale nie wyboru wiceprzewodniczących, tylko głosowania nad odczytanymi zasadami. Bo jeszcze jedno pytanie, czy macie Państwo uwagi do tychże zasad? Jeśli nie ma, to kto z Państwa jest za tym, ażeby podczas wyboru wiceprzewodniczących obowiązywały odczytane przed chwilą zasady głosowania? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że nikt z nas nie oddał głosu, a mamy wyniki 15 za. Tak. Szanowni Państwo, w tej chwili mamy pole do głosowania. Jesteśmy w trakcie tego, co zapowiedziałem, a więc głosowania nad zasadami obowiązującymi podczas wyboru wiceprzewodniczących. Dziękuję bardzo. Jak Państwo widzicie, wszyscy radni głosowali za przeczytanymi przez panią Małgorzatę Eliasik zasadami głosowania. Szanowni Państwo, przystępujemy do wyboru wiceprzewodniczących. Zapraszam komisję skrutacyjną. Pan Tomasz Adamczewski. Pan Andrzejczak Paweł.
Pan Banasiak Piotr. Jasik Małgorzata. Pan Kałużny Ryszard. Pan Kopocki Roman. Pan Kowalski Andrzej. Pani Kręcikowska Karolina. Pan Michał Małysa. Pani Michalak Magdalena. Pani Nolbrzak Daria. Pan Dariusz Plaskota. Pan Tomczak Grzegorz. Pan Kamil Witczak. Pan Kamil Zdziarski. Szanowni Państwo, proszę Komisję Skrutacyjną o przeliczenie głosów.
Szanowni Państwo, jak widać, komisja skrutacyjna zakończyła liczenie głosów. Bardzo proszę przewodniczącą o odczytanie wyników głosowania. Protokół komisji skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ozorkowie przeprowadzonych na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Ozorkowie odbytej w dniu 22 listopada 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, ulica Wigury 1. Komisja skrutacyjna w składzie Małgorzata Eliasik, przewodnicząca komisji, Tomasz Adamczewski, członek komisji, Kamil Witczak, członek komisji, wybrana na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Ozorkowie w dniu 22 listopada 2018 roku dla przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ozorkowie stwierdza, co następuje. Na ustawowy stan 15 radnych w sesji uczestniczy uprawnionych do głosowania 15 radnych. Głosowało 15 radnych. Oddano 15 głosów, w tym głosów ważnych 15, głosów nieważnych 0. Zgłoszeni kandydaci na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ozorkowie otrzymali następującą liczbę głosów. Kłobocki Roman 7 głosów, Plaskota Dariusz 8 głosów, Tomczak Grzegorz 8 głosów. Komisja stwierdza, że wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Ozorkowie w kadencji 2018-2023 zostali wybrani Plaskota Dariusz i Tomczak Grzegorz. Dziękuję. Gratuluję nowo wybranym wiceprzewodniczącym. Szanowni Państwo, pozostała mi formalność odczytania uchwały, która wieńczy tenże wybór. Otóż uchwała numer 1 była łamane przez 2, łamane przez 18 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ozorkowie. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Ozorkowie w kadencji 2018-2023 wybrani zostali pan Plaskota Dariusz i pan Tomczak Grzegorz. Paragraf drugi. Uchwała w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeśli można, panowie wiceprzewodniczący, zapraszam do stołu prezydialnego. Szanowni Państwo, pozostał nam do zrealizowania punkt 7 dzisiejszego porządku obrad. Bardzo proszę o powstanie. Panie Burmistrzu, bardzo proszę o złożenie ślubowania. Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, gratulacje jeszcze raz. Jeśli życzyłby pan sobie wypowiedzieć kilka słów do Rady, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście, to niezwykły moment, bardzo uroczysty, pierwsza sesja nowej kadencji.
Chciałbym przywitać tych z Państwa, którzy po raz pierwszy pełnią swoją funkcję, przywitać również tych, z którymi miałem okazję wcześniej współpracować. Chciałem podziękować wszystkim gościom zaproszonym za to, że dzisiaj zaszczycili swoją obecnością tą pierwszą sesję Rady Miejskiej w Ozorkowie. Ja ze swojej strony deklaruję, że to, co mówiłem wcześniej w trakcie poprzednich kadencji w zakresie działań inwestycyjnych, w zakresie rozwoju miasta, jest dalej aktualne. Moim celem nadrzędnym będzie to, żeby miasto się rozwijało. Mam nadzieję, że przy współpracy ze wszystkimi Państwa, miasto Ozorków to nie czas na podziały, nie miejsce na podziały. Musimy wspólnie działać po to, żebyśmy naprawdę po zakończeniu tej kadencji mogli się poszczycić efektami naszej wspólnej pracy. Ja ze swojej strony deklaruję Państwu wszystkim współpracę. Tak jak mówiłem wcześniej, stawiam na to, żeby rozwijało się miasto, żeby kontynuować te inwestycje, które już rozpoczęliśmy, żeby myśleć o nowych inwestycjach, żeby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym placówkom oświatowym. To są priorytety, które na pewno będą mi przyświecać w trakcie tej kadencji. Dziękuję pięknie. Szanowni Państwo, ślubowanie burmistrza było ostatnim punktem porządku obrad dzisiejszej sesji. W związku z powyższym zamykam obrady pierwszej sesji Rady Miejskiej w Ozorkowie. Dziękuję bardzo. Na kawę może panów komendantów, nie? Tak. Czekajcie, zapraszam. Teraz życzenia będą.